Dzień dobry, witajcie. Zapraszam dzisiaj na spacer po ogrodzie, po mojej działce w końcówce października. Chcę Wam, kochani, pokazać tak na raty po kawałeczku, co tam w ogrodzie słychać, jak on teraz wygląda, kiedy właściwie sezon już chyli się ku końcowi. No i cóż, no ogród powoli zaczyna się nam usypiać. To nie znaczy, że nic się nie dzieje, bo jeszcze się dzieje sporo, ale wiadomo, to już nie jest takie wow, jak w pełni sezonu. Filmik będzie tak trochę podzielony, ponieważ niedaleko tutaj sąsiad robi orkę i odgłosy ciągnika mogą trochę zagłuszać, także za to przepraszam. Otóż na to nie mam wpływu, a ponieważ pogoda jest fajna, słoneczna i sprzyjająca, więc może po kawałku uda się Wam tutaj coś jeszcze pokazać. Zaczynamy od rabatek moich wywijasów, które postanowiłam zakończyć dwoma krzaczkami aroni. Ja je przesadziłam, one były gdzie indziej. To jest ten krzaczek i ten, a ponieważ to jest część taka użytkowa, więc te aronie mogą tu sobie być. Niech będzie i coś dla ciała, i coś dla ducha. Na rabatkach wywijasach, jak widzicie, jeszcze całkiem sporo się dzieje. Kwitną szałwie omszone. Trawy też, chociaż jeszcze młode. Cudnie prezentują swoje kwiatostany. Także jest jeszcze co podziwiać. Pięknie odbiły śmiałki darniowe po przesadzeniu i dzieleniu. To są te zielone tutaj trawki. No i też cudnie poodbijała przesadzana szałwia omszona w odmianie Violet Queen. Ona jest jakaś niezmordowana i potrafi dużo wytrzymać. Pięknie zakorzeniły się też rozchodniki, młodziutkie sadzoneczki. Tutaj na przykład jedna z nich w kolorze ciemnoróżowym i ciągle jeszcze nadal kwitnie. Nadal ślicznie jeszcze kwitnie szałwia karadonna. Ostatnie kwiatostany, ale jeszcze są nadal. A koło niej przepięknie towarzyszy rozplenica w odmianie Hameln. Tutaj na zakręcie rabatki postanowiła jeszcze kwitnąć świerzbnica, czyli knautia. Ja Wam ją pokazywałam wiosną. Ona kwitnie takimi ciemnoróżowymi kwiatuszkami, ale po przycięciu odbiła i jeszcze nadal cieszy. Spacerując pomiędzy rabatkami, można jeszcze natknąć się na kwiatowe rarytasy. I tak zobaczcie, tutaj ciągle pięknie nam zdobi rudbeckia. Cytrynowa, śliczna, przepięknie komponuje się z jesiennymi liśćmi w tle, tak jak widzicie. I ona nadal kwitnie, chociaż w zasadzie już większość moich rudbeki przekwitła i zostały tylko takie czarno zdobiące kuleczki. Tutaj drugi jeszcze krzaczek, który schował się pod rozplenicami. Widocznie był bardziej ocieniony i teraz dopiero ta rudbekia postanowiła zakwitnąć. Pomimo późnej pory postanowiła jeszcze zakwitnąć piękna różowa jeżówka. A za nią zobaczcie, ciągle nadal kwitnąca szałwia omączona, której niestraszny był przymrozek -2. I nadal zobaczcie, pięknie jeszcze kwitnie, zdobi i cieszy oko. Tutaj jeszcze ogólny rzut na rabatę bylinowo trawiastą. I zapraszam do dalszych części ogrodu. Na rabacie przy warzywniku mam dla Was, kochani, niecodzienny widok. Takie nieoczywiste ujęcie. Zobaczcie, jak malowniczo prezentują się zaschnięte jeżówki na tle błękitu nieba oraz przebarwiających się liści na drzewach. Jeżówki są o tyle fajne, że można je zostawić
i później zimą służą jako pokarm dla ptaków. Także nie ścinajcie, nie wyrzucajcie. Czasem jeszcze fajnie to zostawić, bo też i pięknie zdobi, gdy jest oszroniona lub lekko przysypana śniegiem. A tutaj jeżówkowy miks oraz miskant variegatus. Przechodzimy do części typowo ozdobnej ogrodu i tutaj witają nas rozplenice oraz kwitnąca jeszcze werbena patagońska. W tle, jak widzicie, przebarwiają się liście brzóz. W oddali widać jeszcze koraliki jarzębiny i chociaż wydaje się, że już jest pustawo, no to naprawdę jak się dobrze człowiek przypatrzy, to jeszcze ciekawe rzeczy można zauważyć. Na Rabacie Południowej przy Iglakach ciągle jeszcze nadal pięknie kwitnie zawilec jesienny. Ten biały jeszcze pięknie się prezentuje, natomiast różowy już przekwitł. Jednak jeszcze jest co podziwiać, bo zobaczcie, jakie fajne wytworzył kuleczki. I myślę, że to też będzie świetną ozdobą, jeśli będą za jakiś czas opruszone, czy to szronem, czy może jakimś drobnym śniegiem. Tak czy siak zostawię i zobaczę, jak to będzie wyglądać. A tam w tle przebarwiające się cudownie na taki buraczkowy kolor berberysy. Do tej pory może mało takie po prostu spostrzegane, a teraz grają na tej Rabacie pierwsze skrzypce. Do rozchodników okazałych to chyba nie muszę nikogo przekonywać. Zobaczcie, kochani, ostatnie dni października, a ten w najlepsze kwitnie buraczkowym takim ciemnoróżowym kolorem. No i sami zobaczcie, przy tych berberysach prezentuje się fenomenalnie. Kto nie ma, niech zakupi, czy to wiosną, czy nawet jeszcze teraz, i cieszy się, bo naprawdę no, o tej porze roku, kiedy już ogród cichnie, rozchodniki ciągle jeszcze kwitną i naprawdę tworzą przepiękne plamy kolorystyczne. Do wyboru, do koloru ciemniejsze, jaśniejsze. Są i żółte, są białe. Także każdy znajdzie coś dla siebie, a przy tym są całkowicie bezproblemowe w uprawie. Tutaj, kochani, jeden z moich ulubionych kadrów fotograficznych. Często, gęsto możecie zobaczyć to ujęcie na moich facebookowych zdjęciach. Także tam też zapraszam. A dzisiaj prezentuje się to miejsce tak i na pierwszym planie przepięknie wybarwiona hortensja bukietowa. W tle iglaki, berberysy, rozchodnik, no i cała reszta jesiennych dekoracji. Na Rabatce Kolistej kołyszą się na wietrze miskanty Morning Light. Pod nimi przepięknie zdobi rozchodnik okazały, a przy obrzeżu kostrze wasina, tuje danika. Wszystko przysypane kolorowymi jesiennymi liśćmi i to wszystko w towarzystwie już powoli zachodzącego słońca. Dla wielbicieli traw ozdobnych mam zebrinusa, który postanowił zakwitnąć. Jak do tej pory rzadko kiedy to się zdarza, tak chyba przez tą właśnie ciepłą jesień takie trawy jak właśnie zebrinus czy gracilimus postanowiły zakwitnąć. Nie wiem, jak bardzo się ten kwiatostan rozwinie, no ale póki co ma on wielką na to ochotę. A tutaj piętro wyżej, zobaczcie, kochani,
Jesienna, przecudna jarzębina. Pokazuję ją Wam jeszcze teraz w pełnej okazałości, ponieważ tutaj co rano jest ptasi gwar i gałęzie aż się ruszają, ponieważ amatorów na te czerwone jagody każdego ranka nie brakuje. Miło patrzeć, bo naprawdę sporo się tutaj dzieje. No i powolutku zbliżamy się do części frontowej ogrodu. Jeszcze tylko pokażę Wam te przepiękne złoto-bursztynowe liście brzozy, które tutaj fantastycznie nam się przewieszają. No i oczywiście spadają. Spadają tak jak widać na trawnik. Będę to wszystko zbierać kosiarką i ładować na rabaty, ponieważ spadających liści nie wyrzucam nigdzie na kompost. To wszystko ląduje na rabatkach, ponieważ jest fantastyczną ściółką, a dodatkowo jeszcze takie rozdrobnione przez kosiarkę liście przepięknie się przerabiają przez zimę. No i od wiosny już zaczynają zasilać nasze rabaty. Także nie wyrzucajcie gdzieś tam po kątach, tylko pakujcie na rabatki, będzie to z pożytkiem i dla Was, i dla Waszych roślin. No i tutaj, moi drodzy, hortensje bukietowe od strony północnej budynku w towarzystwie, no już resztek funki. One co prawda jeszcze całkiem nie oklapły po przymrozku, ale tak jak już widzicie, już właściwie kwalifikują się do wycięcia i usunięcia, no bo z dnia na dzień raczej wyglądają coraz to bardziej słabo. Tutaj już mocno przebarwione hortensje bukietowe w towarzystwie świecznicy, która też już dostała po liściach od tego przymrozku, no ale jeszcze swoimi strzelistymi kwiatostanami nieco zdobi. Także zobaczcie, weszła w taki kolor brązowego fioletu, może troszkę i czarnego, także jeszcze świetnie się to wszystko razem komponuje z tymi zasychającymi hortensjami. Jest jak jest, ale jeszcze wizualnie jest całkiem przyzwoicie. Na rabacie narożnikowej ciągle jeszcze coś się dzieje. Kwitną rozchodniki, w tle kołyszą się rozplenice, a w samym rogu przepięknie przebarwiły się miskanty gracilimus. Także tutaj jeszcze jest na czym oko zawiesić. Jeszcze nie jest pusto i nudno. Czyli tak jak sobie myślałam, ta kompozycja rozchodników, rozplenic oraz hortensji to jest naprawdę ciekawe połączenie. Tak jak widzicie, w tle gracilimusy przebarwiają się teraz na takie odcienie czerwieni i bordo. Także fantastycznie to wszystko ze sobą współgra. I myślę, że jak ktoś lubi takie inspiracje, no to spokojnie może sobie przenieść na swój ogród. Kochani, czas kończyć powolutku, bo już mi tu słońce zachodzi i aparat też nie dociąga do końca. Także co, tym jesiennym obrazkiem na dziś z Wami się żegnam. Serdecznie dziękuję za wspólny spacer, za mnóstwo słów motywacji, zachęty, bo już miałam mieszane uczucia, czy jeszcze coś nagrywać, czy już po prostu zakończyć ten sezon. Ale daliście mi takiego pozytywnego kopa do działania, że chyba może jeszcze się zobaczymy i usłyszymy. A za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmiku. Cześć!